Kanglin, miasto w prowincji Gangwon, nieco ponad 200 tysięcy mieszkańców. Olimpijskie obiekty położone są blisko morza. Jest klimat za dnia i po zmroku. W tej części półwyspu przeciętny, zagadnięty Koreańczyk spływa rumieńcem. Wpada w histeryczny śmiech. Duka po koreańsku, że nie wie, nie chce, nie umie nam pomóc. Zawstydzony ulatnia się w pół sekundy. I nie wiemy, czy nie obraziliśmy napotkanego uczuć. Czy możemy coś zjeść? Nie zjemy tutaj. Nie pytając o zdanie, wjeżdżamy do Parku Olimpijskiego. Nikt nie sprawdził naszej akredytacji. O dziwo, po parku poruszamy się swobodnie. Spotykamy Mateusza. Scena kotomska. No miło, miło. Pracuje dla Amerykanów. W niektórych halach nawet nie ma lodu jeszcze. Na przykład w głównym Hockey One nie ma lodu. Jeszcze jest tylko cała hala jest zrobiona. Hala do łyżew szybkich. Jeszcze ostatnie prace. Jeszcze banery trzeba zawiesić. Za chwilę będą tu gwiazdy, więc wszystko musi być na błysk. W końcu organizacja igrzysk zobowiązuje gospodarzy. Odkurzacze, szczotki w ruch. To już naprawdę ostatni dzwonek. Zaczynają się kłopoty. Z góry też dobrze widać. Koreańczycy mają obsesję na punkcie imponowania światu. Wszystko musi być naj. Do promocji igrzysk zatrudnili największe swoje gwiazdy. Koreański sen o wyjątkowych igrzyskach spełnia się. We are actually confirmed. We are going together. Actually, this is we are going to. Like kind of as a 2003. 사실은 스포츠나 정신이 좀 다르다고 생각을 하는데 같이 뭔가를 함께 할 수 있다라는 건 우리가 같이 같이 있을 수 있는 시간이 되는 것만은 너무 감사한 것 같습니다. 그러니까 우리는 떨어져 있어서 사실은 같이 있을 수가 없잖아요. 근데 내가 내 옆에 같이 응원도 할 수 있고 같이 게임도 할 수 있다면 이게 한 걸음 같이 갈 수 있는 그런 굉장히 좋은 시간이나 기회가 될 것 같고 앞으로 za 21 dni 코레ańczycy będą chcieli wprawić świat w zachwyt. Justyna Szubert-Kotomska, Kanglin.